Dobry wieczór wszystkim. Właśnie się dowiedzieliśmy, że zostały już ujawnione patch notki dotyczące 9.14, jeśli chodzi o potyczki taktyczne albo TFT, jak wolicie. Więc dzisiaj zapoczątkuję nową świecką tradycję na naszym kanale. To znaczy będziemy wypuszczać cotygodniowy filmik na temat nowych zmian na serwerze, bo okazuje się, że TFT czy potyczki taktyczne będą update'owane co tydzień. Więc zapowiada się, że będzie sporo roboty i dla deweloperów, i dla wszystkich innych content creatorów, którzy będą no jednak produkować i opisywać te wszystkie zmiany, więc co mnie bardzo cieszy, mam nadzieję, że te zmiany będą balansowały rozgrywkę naprawdę no po prostu szybko i będzie to ciekawe też dla graczy, bo myślę, że będą zmiany mety naprawdę częste. A jeśli chodzi o TFT, jest to bardzo potrzebne, żeby utrzymać grę świeżą. Więc super, ale słuchajcie, jest tyle tych zmian w tym patchu, że szkoda tracić czas. Przejdziemy od razu do zmiany, zaczniemy je opisywać, a także powiem wam, co na ten temat myślę. Więc zaczniemy od razu od nowej postaci, Twisted Fate. Jeśli oglądacie moje streamy, to zapewne wiecie, że spędziłem ogromną ilość czasu na PBE, testując zmiany w patchu i tak dalej, ale na PBE nie są one dokumentowane, więc tych zmian było po prostu milion. Nawet była zmiana, gdzie Guardian Angel dawał plus jeden poziom po revive'ie, dlatego na przykład na jednym moim filmiku na YouTubie jest czwarty poziom Elise, która ma 7200 HP. Jak nie widzieliście, to warto spojrzeć, bo taka więcej okazja się już nie nadarzy. To jest jedyny filmik, którym dało mi się nagrać. No ale wróćmy do tego, co się dzieje w patchu. Nowa postać, Twisted Fate, warta 2 sztuki złota, pirat czarodziej, z ultimate'em ciekawym, który ma 3 opcje randomowe, rzuca jedną z kart, żółtą, czerwoną albo niebieską, stanuje AoE damage albo dodaje manę swoim innym czempionom w zasięgu. Bardzo grywalna postać, może nie dlatego, że jest potężna, ale przede wszystkim dlatego, że jest piratem. Jak wiecie, piraci nadają tempo kompozycji za tego, że nadbudowują twoją ekonomię. Dzięki temu, że mamy kolejnego pirata, więc teraz mamy Gravesa, Twisted Fate'a, Pike'a i Gangplank'a. To jest 4 piratów, w tym 2 jest na drugim tierze. Jest bardzo łatwo, ale to bardzo łatwo zbudować piratów już nawet od pierwszego stage'u, czyli od 2-1, gdzie gram przeciwko innym graczom, kiedy ma to sens. Więc tak naprawdę Twisted Fate razem z Pike'iem są jednym z pików na pierwszej karuzeli, które bardzo się opłaca wziąć, nawet jeśli przed tym jest troszkę gorszy. Bo jeśli uda się dołożyć do tego właśnie jednego z nich brakujących, a Gravesa bardzo łatwo znaleźć, no to już mamy po prostu piratów od początku i jedziemy z ekonomią. Więc generalnie Twisted Fate, ogromna zmiana w mecie i no to było na tyle. Sama postać, a pewnie pogadamy jeszcze w jakimś innym filmiku na temat samej postaci, bo za dużo by tu gadać. Jeśli chodzi o inne duże zmiany w prędkości ataku, sam niestety nie miałem okazji sprawdzić, jak dużo postaci zostało zmienionych pod tym względem, bo zmienia to po prostu wskaźnik, w jaki sposób postacie atakują, że tak powiem, i w jaki sposób itemy działają na postać. To znaczy, że itemy, które zwiększają siłę, przepraszam, prędkość ataku, zwiększają bazową wartość procentowo, przez co postacie, które mają mniejszą wartość attack speeda, zyskają mniej. Ale zmieniono także większość postaci attack speeda, żeby skompensować tą stratę. Więc tak naprawdę nie mam niestety opinii, jak dużo to zmienia, czy któreś postacie utraciły na tym lub zyskały, ale generalnie jest to dobra zmiana, bo jest przez to bardziej zrozumiała. Więc jeśli chodzi o to, będziemy także widzieć statystyki w tym patchu na każdym bohaterze, bo wystarczy kliknąć i widać statsy, więc bardzo łatwo w tym momencie policzyć, kto jaki ma attack speed, jeśli dodamy na nich przedmioty. Rundy PvE, zmienione zostało parę rzeczy. Do tej pory na PBE wylatywał experience z pudełek po stworach. W patchu oficjalnym już na live serwerze tego experience'a nie będzie. Był bardzo negatywny feedback. Osobiście akurat mi to nie przeszkadzało, bo uważałem, że da się to obejść. Jest to też ciekawy sposób na randomizowanie rozgrywki, ale nie aż tak bardzo wpływającym na to, jak się buduje swoją kompozycję. Ale ludziom bardzo się nie podobało, więc Riot zmienił to, że będzie to tylko gold lub przedmioty wypadały ze stworów, a nie gold i lub experience. Oprócz tego stwory wyższego poziomu, jak smoki, czyli Elder Drake i ten normalny smok, którego nie pamiętam nazwy po polsku, ani po angielsku. Nie jestem ekspertem LoL'a. Już teraz nie mają Magic Resista, bo mają charakterystykę przedmiotu, którego mają w sobie.
bo zawsze z nich wypada już jeden skombinowany przedmiot, czyli może to być na przykład Garden Angel i wtedy smok się rewajwuje, albo może być to Dragon's Claw i wtedy ma 83% Magic Resista, a nie 100% tak jak poprzednio, lub może być na przykład Blade Masterem i mieć dodatkowe ataki, albo być na przykład Knightem i redukować 20 damage'u. Tak, wiem, niewiele daje. No, ale nieważne. No, jest ciekawiej. I także wpływa to na fakt, że kompozycje, które składają się wyłącznie z magów i zadają tylko magic damage na przykład, lub zadają tylko magic damage, no już nie, automatycznie nie przegrywają na smoka. Co jest ważne. Jeśli chodzi o rankedy, bo będą rankedy w patchu 9.14, to jest zmiana tylko w stosunku do PBE. Można tylko i wyłącznie grać z trzema, czyli z dwoma innymi graczami w drużynie, jeśli chcemy grać rankedy. A myślę, że to bardzo dobra zmiana, bo poprzednio można było do 5, a co niestety, że tak powiem, wpływało na jakość tych meczy. Nie obrzucając nikogo botem. Dobra, a co dalej? Mamy progi awansu na 9 poziom, duża zmiana by the way. Zamiast 70 punktów experience'a trzeba 64, czyli tak naprawdę o 6. To jest ciekawa zmiana, bo jest to połówka tak zwana, czyli 64 możemy podzielić przez 4. Czyli pasuje do tego, jak się kupuje experience za golda, co jest fajną zmianą, a oprócz tego zmiana z progu z 70 do 64 sprawia, że sam już parę razy byłem na 9 levelu, gdzie przy poprzednim 70 po prostu wiedziałem, że może być to niewarte zachodu, więc to była jedna z rzeczy, które warto nadmienić. Bardzo dobra zmiana. Namierzanie umiejętności to jest mega istotne dla takich bohaterów jak Lulu, Rengar. Kto jeszcze? Jeszcze jest kilka innych postaci, które targetują o najniższym HP. Kyle. Jeszcze parę by się znalazło, tak na szybko z głowy. A teraz namierzają ono postać, która ma procentowo najmniejszą liczbę zdrowia, a nie aktualną liczbę. Więc tak naprawdę ratują tą postać, która najbardziej tego potrzebuje. Bardzo dobra zmiana, bo poprzednio ciężko było polegać na Lulu. Często po prostu dawała komuś tego ulta, który w ogóle tego nie potrzebował, bo na przykład załóżmy tank, który ma, nie wiem, 5000 HP, a będzie na 1000, czyli ma 20% swojego HP, nie dostanie Lulu ulta, bo dostanie go ktoś, kto ma na przykład jakieś AD carry, który ma 500 HP, bo jest na brązie i on dostanie tego ulta od Lulu, bo ma mniej HP, mimo że ma 100%. Teraz to już się nie będzie zdarzało, więc bardzo dobra zmiana. Sklep to też jest duża zmiana. A na początku rundy, jeśli przez ten normalny bonus do experience co rundy dostaje się 2 experience, prawda? Więc jeśli na początku rundy przez te 2 experience wchodzicie na wyższy level, dostajecie ofertę tego sklepu adekwatną do tego, jaki macie ten nowy level. Czyli warto zaznaczyć, że jeśli masz już, widzisz, że próg będzie zmieniony w następnej rundzie, a na przykład polujesz na tier 1 albo tier 2, a wiesz, że kolejny level obniży ci szansę na znalezienie tier 1 lub tier 2 bohaterów, no to może warto rerollować, zanim wejdę w tą kolejną rundę. Ciekawa informacja, a szczególnie dla kogoś, kto poszukuje jakichś brakujących postaci do na przykład zrobienia złotego tieru. Interfejs użytkownika, to pokazuje nam winstriki, ilustriki, dobra informacja, żeby wiedzieć, co się będzie działo, czy warto przegrać jakąś rundę, się podłożyć, czy może warto jednak zlevelować albo znaleźć jakiegoś silniejszego bohatera, żeby utrzymać tego winstreaka, którego mamy, bo będziemy wiedzieć, że na przykład przechodzimy z 4 do 5, który daje nam 2 złota, a nie 1. A oprócz tego, ciekawa statystyka, będzie się pokazywała na końcu, że każdej rundy, także będzie można wysuwać takie menu, które pokazuje nam, ile damage'u zadały postaci. Oprócz tego jeszcze będzie można prawym kliknięciem na bohatera sprawdzić dokładne statystyki. Jest to bardzo istotne, bo bardzo łatwo wtedy ocenić, czy jakaś postać będzie nam się sprawdzała przy na przykład podmianie na inną postać. Możemy porównać attack damage, możemy porównać statystyki armoru, możemy porównać attack speeda, wszystko praktycznie. Więc bardzo ciekawe, bardzo przydatne. Muszę mi zmienić piosenkę. Teraz już mamy, jeśli chodzi o traity, jest tu naprawdę ogrom zmian i warto je wszystkie omówić. Demony na serwerze PBE, ale także na live serwerze, jeszcze zanim były te zmiany wszystkie porobione, zaczynały być bardzo, bardzo, ale to potężnym traitem, więc nie dziwota, że po buffie demonów trzeba było z powrotem wrócić do prawie że pierwotnego poziomu,
Bo jednak spalanie many jest... To wpływa po prostu znacząco na rozgrywkę, powiedzmy tak, nawet decyduje o bitwach. To jest tak jakby silniejszy silence, bo nie dość, że pali twoją manę, to jeszcze zadaje true obrażenia. Więc generalnie była rzeźnia. Ktoś miał team z 4 demonami, ja mógł mieć 6 też, ale z 4 demonami i jeszcze Spider Lingio Lis były naprawdę dobre, o tym później troszkę, ale potrafiły po prostu kompletnie zdebalansować grę. Więc miło widzieć te zmiany. Osobiście uważam, że klasa demonów będzie wymagała większych zmian niż to, co w tej chwili widzimy. No ale muszą coś zrobić w tej chwili, żeby nie było one tak, aż tak decydujące. Ale spodziewam się, że w przyszłości demony mogą mieć w ogóle inne działanie niż spalanie many. Więc to trzeba będzie, na to trzeba będzie zwrócić uwagę. Myślę, że w przyszłym patchu za tydzień może już będą robiły coś totalnie innego, a nie spalanie many. Mistrz żywiołów, zasłużony nerf. Golem od elementalistów był na tyle dobry, że praktycznie i tak łatwy do zbudowania, przez to, że wystarczy Lissandra, Kennen, który jest bardzo dobry sam w sobie, i Brand, który jest rewelacyjny. A łatwość zrobienia takich postaci, kupienia takich postaci, bo nawet nie muszą być upgrade'owane. Nagroda była po prostu za duża za zbudowanie tych postaci. Golem był niesamowitym tankiem, wartym praktycznie o wiele więcej niż te 3 sloty, które się tam kupowało. No i w tym momencie jest troszkę osłabiony, i to znacznie w sumie. 500 HP z 3000 na 2500. No i obrażenia. Ogromna zmiana z 200 damage'u do 100 damage'u sprawia, że oni są tankiem, ale już nie damage dealerem. Czyli tak naprawdę nie jestem pewien, jak to wpłynie na metę, ale wydaje mi się, że o wiele mniej będziemy już widzieli elementalistów po prostu wrzuconych do jakiejkolwiek kompozycji, bo prawie zawsze działało. W tej chwili jest to bardziej defensywna opcja niż po prostu opcja cokolwiek się dzieje, możemy wrzucić elementalistów. Więc dobra zmiana. Guardiansi, czyli strażnicy, było... Nie chcę skłamać. Wydaje mi się, że buff poszedł także na Guardianów sam w sobie, jeśli chodzi o liczbę armora. Pamiętam, że było 30 armora przez Guardiansów, a teraz jest 40. Ale jeszcze duża zmiana, że kumuluje się niezliczoną ilość razy. Do tej pory, jak miałeś Brauma i Leone, to mogłeś dostać 2 staki, ale jak masz na przykład teraz Brauma, Leone na przykład, czyli 4 Guardianów, co się prawie nigdy nie zdarzy, ale w teorii jakby się zdarzyło, no to wtedy się kumuluje to 4 razy. Czyli jeśli na przykład ułożysz te postaci w taki sposób, żeby nam dawały jednej postaci w środku bonus 4-krotny, to dostanie ta postać 160 armora. Jak bardzo to wpływa na rozgrywkę? No chyba będzie miał tylko wpływ na rozgrywkę, jeśli ktoś naprawdę gra tylko i wyłącznie na AD, czyli jakimiś tam Dravenami i Blademasterami, które nie zadają magicznego damage'u, co ukrywałem, jest ciężkie do zrobienia, bo wszyscy mają ultimate'y, prawie że. Więc, ale jest to buff, okej, okay, teoretyczny, do Guardiansów zaczynamy, myślę, że niewiele zmieni, ale jest przynajmniej taki trochę cool faktor, który można zrobić. Gunslingerzy, ogromna zmiana, ciągle są grywalni, ale na szczęście nie są już tak przegięci, jak byli przez ostatnie parę dni na PBE. Jak wiecie, jeszcze zanim pojawił się patch, wybrałem grać support Tristaną, które używały u mnie zawsze disarmów, zawsze używały red buffa i do tego cokolwiek innego tak naprawdę, ale te 2 itemy sprawiały, że cokolwiek trafiałem, a wiecie, a gunslingerzy trafiali cały board, jeśli miałeś full trade'a z 4 gunslingerami, no to wszystkich w zasięgu po prostu trafiała Tristana i miała szansę na disarma albo albo po prostu red buffa rozdawała wszystkim, więc lepsze niż Morello w tym momencie. A teraz nasza taka zmiana, że przy pierwszym trade'cie gunslingerów, czyli przy 2 gunslingerach, masz jedną szansę na jeden dodatkowy atak w jedną postać w zasięgu, a jak już masz 4 gunslingerów, to możesz trafić 2 dodatkowe postacie, a nie wszystkie w twoim zasięgu. Ogromna zmiana, bo załóżmy, że gramy w przypadku komuś, kto ma 8 bohaterów, no to już nie trafiamy 8, tylko trafiamy 3. Procentowo na early game'ie to się niedużo zmienia, ale na late game zmiany są ogromne i tak naprawdę jak się gra gunslingerami, to można się zastanowić, czy warto w ogóle mieć 4 gunslingerów na endgame, szczególnie jeśli gramy nimi jako supporty. Może po prostu lepiej zostawić 2, szczególnie jeśli jest na przykład Gangplank i Tristana, albo Gangplank i Lucian na przykład, z tego, że Gangplank klasyfikuje się także w Blade Masterach, więc ma także inną jakąś funkcję, żeby ten jeden slot na te gunslingery nie był stracony. Piraci. Średnia sztuk złota na skrzynie z 2 na 1,6.
dobry nerw z racji tego, że piraci teraz będą o wiele częściej widziani na mapie, a no z racji, że dostali po prostu kolejnego pirata. Co będzie dalej z tym traitem? Nie do końca wiem. Uważam, że piraci są w tej chwili za łatwi do zrobienia, więc spodziewam się jeszcze kolejnych zmian za tydzień, a jak nie za tydzień, to za jakiś czas. Shapeshifterzy, czyli zmienną kształtni. Aha, by the way, jeszcze wróćmy do Gunslingerów. Gunslingerzy teraz już nie mają problemu z animacją. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś filmik u mnie na YouTubie, gdzie zbugowałem Tristanę, która atakowała jakieś 15 razy na sekundę i połowa z nich nie zadawała damage'u, albo nawet więcej. No to już jest naprawione. Ale teraz już tego nie będzie problemu, bo nie atakuje tyle postaci naraz. Shapeshifterzy. Naprawiono błąd, gdzie Shapeshifterzy nie dostawali tyle HP, ile powinni, bo dostawali mniej. Ale tak samo teraz zmieniono ilość HP, które dostają, bo nie jest już to 100% z levelu, który się zmieniały, a 60%, no bo wychodziło na to, że Nar na drugim poziomie, na srebrnym, z dwoma gwazdkami po prostu dostawał 5k HP i no trochę było ciężko, jak on bez itemów był taki duży. Więc zasłużony nerf, chociaż osobiście nie wiem, czy nie za duży. Zobaczymy. Wydaje mi się, że jest okej, ale lubię Shapeshifterów, zobaczymy, co z tego wyniknie. No teraz dzicy, czyli Wildlings, przepraszam, nie ta gra, Wild, dostali buffa małego. Praktycznie lubiłem zawsze porównywać buffa do Attack Speeda Wildów do Ginso Rageblade'a i w tej chwili jest takim po prostu podwójnym Ginso Rageblade'em. Bo tak naprawdę za każdy atak stakuje się maksymalnie 5 razy, dostajesz 8% Attack Speeda. 5 razy 8, 40, dobrze powiedziałem? Tak. 40% attack speeda maksymalnie przy 5 atakach, tak? Przy 5 atakach. Przy Gunslingerze, żeby wykonać tyle samo, musisz wykonać 10 ataków. Czyli tak naprawdę Wildlings mogą dać tobie Rageblade'a, a nie Wildlings, Wild. Dzicy mogą dać Rageblade'a na każdej postaci, patrzę na to pod tym kątem, jeśli masz 4 Wildów i wszystkie one mają Rageblade'a w tym momencie. Bardzo potężne, zawsze było bardzo potężne. Ten buff nie wiem, czy jest potrzebny. Uważam, że 7% już było wystarczająco, a 8% sprawi, że jeszcze bardziej będzie się opłacało. Problem oczywiście w tym, że 4 wildy nie są łatwe. Potrzebujemy Nara, Gnara. Potrzebujemy do tego Nidalee, Rengara, Ahri, albo... Kto jeszcze został? Jeszcze jest 5 postaci z wildów, a wymieniłem 4. Potrzeba 4 ogólnie do synergii. Kto został? Warwick, tak? Ale generalnie... Jak możecie wcisnąć 4 wildów, warte zastanowienia się, bo jednak buffuje praktycznie każdą postać o dodatkowy przedmiot. Bardzo istotne. Dobra, i teraz opisy zmiany bohaterów są ogromne. Mówię wam, patch jest po prostu przepotężny, jeśli chodzi o zmianę. Darius bije już w tym momencie ultimatem, czy tam swoim skillem, jakkolwiek to nazwać, tylko i wyłącznie w momencie, kiedy ktoś jest w jego zasięgu. Super zmiana. Elise, największa chyba zmiana tego patcha. Zamiast 2 sztuk złota kosztuje 1 sztukę złota i przez tą zmianę na PBE, z racji tego, że nie była sama postać zmieniona, sprawiła, że Elise była mainowym czempionem do grania agro na serwerze. Z racji tego, że pająki zadają obrażenia fizyczne do gracza. Czyli w tym momencie często robiłem taką strategię, że budowałem 2 srebrne Elise, do tego wrzucam jakiegokolwiek demona, żeby spalało manę do tego. I okazywało się, że w early mid game potrafiłem zadawać 15-20 obrażeń co rundę do jakiegoś gracza. Bardzo to przyspieszało rozgrywkę, więc oprócz tego, że teraz Elise jest na pierwszym tierze, no to musiałem zostać znerfiona. I teraz właśnie widzimy ten nerf. Oprócz tego pająki też wysysają manę, jeśli masz demon traita, więc warto zapamiętać. Koszt many zwiększony do 100 zamiast 75 obniża to czas, wydłuża czas, żeby Elise w ogóle zespawnowała pająki, bardzo duża zmiana, 25 many to tak naprawdę jest w przypadku tier 1, dostajesz między 7 a 10 many, tak zwykle, no to sprawia, że musisz zaatakować w tym momencie nawet do 5 razy jeszcze, żeby dostać te 25 many, jeśli nie dostajesz tam obrażeń oczywiście. Więc bardzo duża zmiana, bardzo, bardzo duża zmiana, liczba pająków także została zmieniona, przez co zmniejsza się także agresja na gracza, a dostajemy teraz tylko jednego pająka, 2 pająki albo 4 pająki. Czyli w przypadku złotej Elise nie ma zmiany, ale w przypadku tych najczęściej spotykanych Elise, jednak zmiana jest ogromna. Najczęściej będziemy widzieć tylko 2 pająki, a nie 3, co zmienia dużo w sensie bitwy, w kontekście bitwy, dlatego że łatwiej będzie taką Elise po prostu pokonać i nie dostać tych obrażeń. Oprócz tego sama Elise ma mniej 50 punktów HP,
też duża zmiana, to jest praktycznie jeden autoatak od dosyć dobrego bohatera, czasami połowa jednego autoataku, jeśli jest to jakiś silver bohater, więc no, duża zmiana. Tak samo pancerz o 5 punktów, nieduża zmiana, to jest ćwiartka Vesta, ale i tak wystarczająco, żeby także z nerwem na HP sprawiło, że Elise jest o wiele mniej tankującym czempionem niż była. Fiora, jak wiemy, jeden z najgorszych bohaterów w grze, teraz stał się semi-grywalny. Z racji, że ma już w tym momencie, o ile się nie mylę, najszybszy atak speed na równi z Yasuo. Nie ma chyba nikogo innego, kto ma 1-0 wskaźnik fire rate'a na serwerze, co sprawia, że Fiora już jest jak sama z siebie grywalna na early game. Oczywiście w late game to jest totalna parodia bohatera, no ale tak to bywa. Oprócz tego dostała buffa, jeśli chodzi o swojego skilla na trzecim poziomie, czyli na złotym. Zadaje 400, wydaje mi się, że na srebrnym zadaje 200. Nie chcę skłamać, niestety to nie ma podane, ale wydaje mi się, że jest to połówka, taki progres 100, 200, 400. Zasłużony buff, ale nie wpływa to tak naprawdę dużo na Fiorę. Ale przynajmniej jest jakiś sens robienia Blade Masterów early, bo łatwo ich zrobić. Mamy Fiorę, mamy Atroxa i Gangplanka na przykład. I Shena oczywiście, który też dostał buff, ale to za chwilę. Graves dostał nerfa na 450 HP, więc jest to także mały nerf na ludzi, którzy uwielbiają rzucać na niego Hydrę. Osobiście tego nie lubię, uważam, że Graves nie jest warty przedmiotów, chyba że go sprzedajesz i przerzucasz później przedmioty na kogoś innego. No, ale jest to malutki nerf w kontekście mety, która jest często wykonywana przez graczy, czyli puszowanie Hydry i puszowanie Red Buffa na Gravesa. Łatwiej go zabić, tak. 50 HP jest to duża zmiana. Vayne, jeden w sumie najgorszy ranger na 100%, ale też jeden z gorszych bohaterów w grze. Ma slight buffa, jeśli chodzi o attack speed, o 5 jednostek, o 5 centeli. No nie wiem, no generalnie malutki buffik na Vayne dużo nie zmieni, nie będziecie go zauważać wizualnie tak naprawdę, ale podnosi troszkę DPS. Nie dużo, ale zawsze. Pamiętajcie tylko, że jest to w tym momencie, jeśli podnosi się attack speed, a damy jej na przykład Rageblade'a, no to sukcesywnie ten buff wpływa na każdy kolejny atak, czyli kumuluje się coraz więcej. Warwick, duża zmiana, której ja na przykład nie zauważyłem na PBE, a podobno działa już na PBE, ale Warwickowi nigdy nie dawałem przedmiotów, które by to sprawdzały. Teraz nakłada umiejętności przedmiotów przy swoim skillu, czyli na przykład Red Buffa, Disarma, Silence'a z Hasha, albo z Curse Blade'a klątwę może założyć przy robieniu Ultimate'a, a pamiętajmy, że przy robieniu Ultimate'a atakuje chyba z 10 razy. Więc generalnie, o ile się nie mylę, na przykład taki Curse Blade na Warwicku prawie zawsze trafi, jeśli użyjesz swojego skilla na kimś. Więc jest to ciekawe. Dobra, przechodzimy do bohaterów tieru 2. Ahri. Naprawdę błąd sprawiający, że umiejętność Ahri nie zadawała obrażeń po jej śmierci. Dobra zmiana, bo często się zdarzało tak, że Ahri wypuszczała kulkę, ginęła i kulka robiła: o, sorry, winę tu, nie mam do kogo wrócić, zero damage'u. To troszkę zmieni, buffuje troszeczkę Ahri, jest generalnie jednym z gorszych sorcerer'ów, jeśli nie najgorszym, więc nie wiem, czy to sprawi, że będzie grywalna, ale zobaczymy. Ahri zmienia teraz cel umiejętności, jeśli jej pierwotny cel umrze w trakcie rzucania umiejętności. Też dobra zmiana, też się często to zdarzało, szczególnie, że kulka od Ahri leci dosyć wolno. Więc, przepraszam, nie kulka, ale sam cast time na tę umiejętność. Cel umiejętności losowy wróg zmieniony na wróg, który aktualnie atakuje Ahri. Też bardzo dobry buff, bo przynajmniej Ahri będzie starała się zabić tego, kto jej zagraża, a nie komukolwiek. Blitzcrank, duże zmiany. To jest w sumie mało ważny ten bug, ale najważniejsza zmiana dla Blitzcranka to, że jest o wiele większa szansa, że sojusznicy będą atakować cel, który Blitzcrank przyciąga. Co sprawia, że wraz z Blitzcrankiem zwiększa nam się po prostu fokus na nasz target. Uważam, że bardzo duży buff dla Blitzcranka. Jeden z moich ulubionych bohaterów. Często go wrzucam tak zwanego midline'a u siebie, żeby już dawał jakiś fokus postaciom za sobą. Dlatego nie używam Blitzcranka nigdy w backline'ie, bo no, praktycznie nikt nie fokusuje tej postaci, którą on przyciągnie. Teraz przez połączenie tego, że będzie używany w midlane'ie i przy fakcie, że bardziej nasi sojusznicy będą ochoczo atakować ten cel, no to może sprawić, że Blitzcrank będzie bardzo grywalny. Braum
przypadkowo kupiłem Brauma, wrzuciłem go na stół i się okazało, że jest rewelacyjny. Na early game. Naprawdę. Uważam, że Braum teraz jest jednym z lepszych early game bohaterów, żeby po prostu go wrzucić na stół i się nie przejmować. Możecie mu nawet dać przedmioty, bo wiecie, że go sprzedacie. No chyba, że bardzo chcecie iść w Guardiansów, co wątpię, ale jest to naprawdę jeden z lepszych bohaterów na early game, na którego można po prostu zdumpować przedmioty, a potem go sprzedać bez problemu. Nie trzeba go upgrade'ować do Silvera na early game, bo już na brązie jest naprawdę niesamowity. Dlatego, że zmniejsza obrażenia ze wszystkich source'ów i zwiększono także zmniejszanie tych obrażeń. To znaczy na pierwszym poziomie, na brązie, zamiast 60 teraz redukuje 70% damage'u. Na silverze 80 zamiast 75, z tego co pamiętam. Ale jest to wystarczająca zmiana, żeby naprawdę wizualnie to widzieć. Te 10%. Oprócz tego, to jest jeszcze bardziej istotne. Przepraszam. To jest jeszcze bardziej istotne. Koszt many jego skilla został zmniejszony do 50 many, czyli odpala się mega szybko, co efektywnie zwiększa jego HP wielokrotnie. Naprawdę wielokrotnie. Cel umiejętności, najbliższy wróg, najdalszy wróg. To sprawia, że w tym momencie tarcza będzie skierowana najprawdopodobniej w kierunku wszystkich przeciwników, a nie tylko wobec jednego, który go atakuje od flanki. Bardzo dobra zmiana. Braum naprawdę wskoczył parę tierów wyżej, ale tylko pod względem early game'u. No chyba, że chcecie stracić 2 złota, to na silverze też się wtedy będzie w mid game'ie jeszcze sprawdzał. Lub jako dobra synergia dla Ashe, jeśli macie Ashe i chcecie iść później w rangerów. Więc Braum, naprawdę fajny zawodnik obecnie. Lucek! Lucek dostał super buffa. Jego... Nie lubiłem Luciana nigdy. Dlatego, że nie zadawał za dużo obrażeń. Ale okazuje się, że teraz będzie zadawał naprawdę sporo. Więc na PBE Lucek już teraz jest jednym z moich ulubionych early game bohaterów, ale także na mid game się sprawdza. Rzadko kiedy go się da upgrade'ować na trzeci poziom, no ale to trudno. Dostał buff przy użyciu swojego magicznego strzału ze skilla. Zamiast 65 obrażeń zadaje teraz 150 obrażeń. No zmiana jest ogromna. Ponad dwukrotna. Więc jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duża. Na brązie jest to odczuwalne od razu. Widać, że jego ultimate zyskał na sile. Spear of the Shorgen jest jeszcze na nim teraz lepszy. Ale generalnie też niekoniecznie potrzebuje on przedmiotów do many. Z racji tego, że po prostu sam tej many niewiele potrzebuje. Ja jako tier 2 zazwyczaj dostaję troszkę więcej tej many niż tier 1. Przy Silverze zadaje 150, przepraszam, 250 zamiast 150 poprzednio. Też bardzo duża i istotna zmiana, ale nie aż tak istotna jak przy brązie. Więc bardzo dobry pick w ogóle z karuzeli. Jeśli nie macie zamiaru go sprzedawać. Pike. Lekki nerf, ale bardzo lekki. Z racji tego, że jego mana została zwiększona ze 100 do 225, ale tak samo dostał buffa początkowego many z 50 do 75. Czyli efektywnie rzecz biorąc, pierwszy Ultimate Pike odbywa się w tym samym momencie, ale subsekwentne jego skille, ultimate'y są już opóźnione o 25 many. Spear of Shorgen w tym momencie jest lekko znerfiony na tej postaci, ale ciągle jest esencją Pike'a, jeśli chodzi o jego build tak naprawdę. Przez ten nerf także został znerfiony Seraph's Embrace. Nie wiem, jak się po prostu nazywa ten przedmiot, to są dwie łezki. Nie opłaca się praktycznie już budować na Pike'u Seraph's Embrace. Jeśli macie okazję, budujcie tylko wyłącznie Spear of the Shorgen, Seraphy na inne postaci. Rek'Sai. Lekki buff. Ciągle trochę kiła. Efekt zanurzenia trwa 1 sekunda, nie półtorej. Bardzo dobra zmiana, bo często jest, robicie tak w trakcie walki. Szczególnie w early game'ie, gdzie nie ma dużo bohaterów. Rek'Sai się zanurza. Jego przeciwnicy tracą obiekt, który atakują, więc ruszają się 2 heksy do przodu, a Rek'Sai wychodzi z tyłu i robi halo, gdzie wszyscy? I stan się w ogóle nie odbywa, bo nie ma w ogóle celu dla Rek'Sai. Myślę, że kolejna zmiana Rek'Sai zrobiła się bardziej grywalna, nakazywałaby zmienić AI Rek'Sai, żeby zakręcała, na przykład zawracała, żeby targetowała jakoś postać po prostu tym zanurzeniem, a nie po prostu tak sobie leciała gdzieś. Oprócz tego dostała buffa na stan o pół sekundy, co jest dużą zmianą. I lekki buff na damage, ale dopiero na silverze i na złocie, czyli nie ma to impaktu w early game'ie w ogóle. Shen. Ogromny buff dla Shena. Jeśli dobrze pamiętam, ma on manę startową, przepraszam, nie manę startową, manę, wskaźnik manę ma na 125 i zaczynał do tej pory na 50 punktach, a zaczyna teraz na 100. Czyli potrzebuje tak naprawdę jeden, dwóch strzałów w głowę od kogoś i jeden swój autoatak, żeby odpalić swojego ulta. A jak dobrze wiemy, Shen kastuje tego ulta 2 lata, ale
kastowanie pierwszego ulta jest najważniejsze dla Shena, więc jest teraz naprawdę dobrym frontlinerem i bardzo grywalnym frontlinerem. Taka mała zmiana, prawda? A jak dużo zmienia. Naprawdę Shen będzie teraz rzeźnik. Oczywiście nie jest jakimś carry, no chyba, że mu dajecie jeszcze trade asasyna, ale generalnie po prostu jest teraz naprawdę topowym frontlinerem, moim zdaniem. Ale, no jeśli chcemy cokolwiek zrobić z nim w endgame'ie, to musi być silverem. No to teraz wchodzimy na tier 3. Naprawdę, ten patch to jest po prostu ogromna ilość zmian. Tier 3, Aatrox, jeden z moich ulubionych bohaterów w grze. Ogromny buff. Ogromny buff. Co mnie nie cieszy i cieszy, bo uwielbiam grać Aatroxem, ale teraz będzie więcej ludzi nim grało. Niestety. Koszt many zmniejszony ze 100 do 75, jak już mówiłem, 25 many jest to ogromna ilość. Przy tierze 3, o ile dobrze pamiętam, maksymalna ilość many, którą dostajesz przy jednym auto-ataku to 20, czyli tak naprawdę zmniejsza to jeden auto-atak, który Aatrox potrzebuje, albo dwa auto-ataki tak naprawdę, minimum dwa. Minimum dwa auto-ataki, które Aatrox musi wykonać, żeby swojego ultimate'a dostać. Ale to nie tylko to. Obrażenie zostało zbuffowane. Na pierwszym poziomie zadaje 400 zamiast 350, ale został zwiększony o 150 przy levelu trzecim. Zakładam, że... Czekajcie. Na PBE zadawał 400, 700, 1000. Tak, 700. Nie pamiętam, ile to zadawał przed PBE, ale na Silverze zadaje 700 obrażeń, co jest naprawdę ogromną ilość damage'u. I pomyślcie sobie w ten sposób. 50 na jego brązie... 50 damage na jego brązie zazwyczaj przekłada się na dwóch lub trzech trafionych heroesów. Czyli tak naprawdę jest to buff o 100-150 obrażeń w skali jego ultimate'a, co jest naprawdę ogromnym buffem, sprawia, że Aatrox jest naprawdę niesamowitym AD carry do rozpatrzenia, znaczy może nie AD carry, ale AP carry do rozpatrzenia w swojej rozpisce, szczególnie, że łatwo teraz zrobić już Blademaster'a w early game'ie, bo Fiora dostała buffa. I Shen tak samo. Evelynn. To jest zmiana, której nie zauważyłem na PBE, bo w sumie to nie grałem Evelynn, bo uważałem, że jest kiepska. Ale patrząc na zmiany, które w niej zaszły, okazuje się, że może być ona teraz grywalna. 50 punktów HP dla Assassina to ogromna zmiana. To jest dodatkowe dwa, może jeden autoatak, który mogą przeżyć. A próg wykończenia został zbuffowany do 65% zdrowia na przeciwniku. Duża zmiana. Mnożnik obrażeń zbuffowany na Silverze i na trzecim poziomie o naprawdę ogromną ilość, 100% to jest dosyć dużo, w skali oczywiście 400-500 to nie jest dużo, ale generalnie jeśli chodzi o ilość ogólną damage'u, którą może zadać, jest to naprawdę duży, duży buff. Oczywiście nie na brązie, tylko na silverze, no ale jeśli chcemy grać Evelynn, to tak naprawdę trzeba ją na silverze i tak tylko i wyłącznie mieć. A oprócz tego jeszcze duży jest buff do jej ultimate'a, który często nie trafiał i dlatego osobiście ją skreślałem ze swoich rozpisek, bo często po prostu podchodziła, robiła ultimate'a, nie trafiała nikogo i nagle musi iść 2 lata na planszę, bo ona się wycofuje po rzuceniu swojego ultimate'a. W tym momencie rutuje swój cel przez wystarczającą ilość czasu, w tym momencie jest to 35 milisekund, 350 milisekund, przepraszam, gdzie postać nie może się ruszyć, więc gwarantowany hit na tą jedną jednostkę chociaż. Może to sprawić, że Evelynn będzie naprawdę grywalna. Gangplank. Kolejny efekt, którego nie zauważyłem na PBE, bo zazwyczaj nie daje takich przedmiotów, żeby to zauważyć. Nakładam teraz efekty przy trafieniu swojego ultimate'a, czyli z beczek. Możemy rozdać Disarma, możemy rozdać Red Buffa, możemy rozdać Silence'a, możemy rozdać Curse Blade'a i tak dalej. Więc ciekawe, czy grywalne? Niekoniecznie, sprawdzą się inni Gunslingerzy z tym bardziej niż on, ale jest to opcja. Oprócz tego naprawiono błędów tam z animacją, to mało istotne. Prędkość ataku zwiększona o mały skrawek. Wydaje mi się, że jest to ta kompensacja w sprawie zmiany liczenia fire rate'a. I to tyle. Więc tak naprawdę nie jest to jakiś wielki buff, tylko bardziej sprawia, że przy itemach z attack speedem nie ucierpią tak bardzo na tej zmianie. Ale dostał buffa za to przy healthie, co jest istotne, 650 na 700. Dosyć duża zmiana, jak przy każdej postaci, która dostaje te 50 HP. Katarina, naprawdę błąd sprawiający, że jej umiejętność nie uniemożliwiała wrogom leczenia. Powiem szczerze, nie wiedziałem, że takie coś w ogóle ma ten bohater wpisany. No ale teraz już wiem, więc dzięki patch notes dowiedziałem się czegoś nowego o Katarinie, która zazwyczaj, no żeby była w ogóle efektywna, potrzebuje z dwóch przedmiotów i na srebrnym poziomie, żeby była. Więc niekoniecznie jej lubiłem używać, chociaż jak jeszcze dawało się po prostu dawać ją do
kompozycji, że miałeś Dravena, żeby był ten 50% na buffa, no to wtedy jeszcze jakoś tam uchodziło. Ale generalnie Katarina była taka... Aston, za co tego, że ma wbudowany efekt antyleczenia, może być spoko. Może być spoko. Zobaczymy. Kennen. Nie wiem, czemu on dostał buffa, bo uważam, że jest jedną z lepszych postaci, ale generalnie dostał naprawdę sporego buffa. Pamiętajcie, że Kennen jest ninją, więc te obrażenia od ataku, które widzicie tu zbuffowane z 60 do 70, także te 10 atak damage'u jest zwiększone o 40% z ninży, czyli tak efektywnie rzecz biorąc, dostaje on buffa o 14 damage'u, a nie od 10. Bardzo duża zmiana, bo już przy brązie po prostu zadaje on ogromne ilości obrażeń, potrafi krytykiem zadać około 130 obrażeń, o ile się nie mylę, czy tam 120. Bardzo duża ilość, bardzo duża ilość. Oprócz tego dostał też buffa na ultimate'a. Już nawet przy brązie o 100, to jest ogromną ilością, ale przy złocie 240. Nie wiem, jak to stoi w silverze, ale generalnie zmiana jest duża. Kennen stał się jednym z top tierowych pików, jeśli chodzi o T3, więc no spoko. Myślę, że jest to kompensacja za to, że nerfa dostał golem. W pewnym sensie. Morgana. Bardzo duży buff. Bardzo, ale bardzo to duży buff na Morgana. Też jeden z moich ulubionych bohaterów. I często bywało tak, że Morgana nikogo nie trafiała z ultimate'a. Na szczęście jest to naprawione tak samo jak przy Dariusie, czyli w tym momencie Morgana staje się o wiele bardziej grywalna, bo jeśli ma full many, nie odpali, dopóki chociaż nie trafi jednej postaci. Często miałem jedną grę, chyba dzisiaj nawet, jak streamowałem, gdzie miałem złotą Morganę i potrafiła trafić... No właściwie to nie trafić nikogo. Więc trochę strata. Trochę strata, szczególnie, że potrzebuje ona bardzo dużej ilości many, żeby odpalić swojego ultimate'a, bo jest bardzo potężny. Oprócz tego dostała buffa na swój damage przy brązie. Bardzo duża zmiana, dlatego że sprawia to, że Morgana jest bardzo grywalna na early game'ie, jako brązowy charakter. Poppy, też duży buff. Jest semi-grywalna, bym powiedział. Kto tam chce grać knightami, no ale sprawia, że Poppy na brązie można po prostu wrzucić do kompozycji, żeby była tankiem. Bo zwiększono jej pancerz do 40 punktów, co jest bardzo wysoką ilością pancerza. Oprócz tego zwiększono buffa na stana o pół sekundy, co też jest dużą ilością. I wreszcie trafia więcej niż jeden cel ze swojego ultimate'a. Może nie damage'em, ale podrzuceniem. Co jest dużą, dużą, dużą zmianą. Bo może na silverze trafić do dwóch postaci, na goldzie do trzech. Ale już złotej Poppy to jeszcze nigdy nie słyszałem. Rengar. Premia do prędkości ataku z dzikości jest teraz multiplikatywna. Zwiększa współczynnik prędkości ataku Rengara. Załóżmy, że zrozumiałem. Duży buff. Shyvana. Prędkość ataku... Czemu Shyvana dostała buffa, to nie wiem. Jeszcze przed buffem, przed zmianami PBE, Shyvana była moim ukrytym skarbem, który miałem nadzieję, że nikt się o nim nie dowie, i że, bo jest po prostu dobra jako AD Carry i byłem jednym z pierwszych, który używał. Na dowód mam video na YouTubie, w ogóle zanim patche zostały wypuszczone i zmiany zapowiedziane. A za co tego, że po prostu ma dodatkowy przedmiot. Że wpuszczając Aureliona na stół, Shyvana zyskuje po prostu najlepszy MR w grze, czyli tak naprawdę czwarty przedmiot. I dostała ona buffa do attack speeda, co zwiększa efektywnie także generację many, która potrzebuje, do ultimate'a, który oczywiście jest mega potrzebny, żeby cokolwiek zrobiła na stole. Zbuffowane zostało jej HP do 650. Bardzo duża zmiana, to są dwa autoataki. I do tego w postaci smoka dostała buffa do damage'u. Też bardzo duża ilość, z 60 do 100 jest to ogromny, ogromny buff. Pogadam sobie teraz o Veigarze, też duży buff, bardzo duży, by nawet powiedział, że chodzi o ten damage tutaj, bo tu jest taka bardziej kosmetyczna zmiana, gdzie zadaje ze skilla postaci, która jest w niższym poziomie niż ona, zamiast 10 tysięcy damage'a to 20 tysięcy damage'a. Pytacie się, haha, dlaczego? Dlatego, że jeśli ktoś miał na przykład już nawet Cho'Gatha albo kogokolwiek, kto miał więcej niż 1 KHP, ale oprócz tego miał na nim Dragon's Claw'a, to Veigar potrafił go nie zabić. Bo ta postać dostawała 83% mniej damage'u z 10 tysięcy. Więc generalnie przy 20 tysiącach, no to każdy ginie. A przy 10 tysiącach niekoniecznie. Ale większy buff na Veigarze polega na tym, że potrzebują 75 many, a nie 85 many. Duża zmiana sprawia, że próg 75 many kwalifikuje Veigara jako kandydata do Seraph's Embrace. Z racji tego, że będzie zaczynał z 20 startowej many, przepraszam, z 40 startowej many, a jednocześnie z 20 many pokaże rzuconą ultimate. Więc generalnie Veigar
może być spoko. Bo generalnie nie był spoko. Ale ta zmiana 10 many może być naprawdę sporo. Volibear. Nigdy nie lubiłem grać Volibearem w midgame i late game, mimo że miałem 4 Blowrelów, bo po prostu Volibear jest półkiepski. Za wolny attack speed, za późno włączał ultimate'a, generalnie bez itemów nie miał najmniejszego sensu, a nawet z itemami wolałbym mieć kogokolwiek innego jako AD Carry albo po prostu swojego Hyper Carry w teamie niż Volibeara. Ale przy obecnych buffach myślę, że jest to już do rozpatrzenia i może być nawet logicznym wyjściem, może nawet sprawić, że Brawlerzy jako kompozycja będzie grywane w late game'ie, co jest dużym buffem, bo lubiłem zawsze w early game'ie używać 4 Brawlerów albo w mid game'ie 4 Brawlerów, bo sprawiało, że dostawałeś po prostu tonę health'a, to jest 2800 HP na twoich jednostkach rozłożonych, to jest 14 beltów, 14 pasków, giantów, więc generalnie warte swojej ceny posiadania 4 slotów w Brawlerze, ale jeśli Volibear nagle się okazuje, że jest grywalny, no to tym bardziej jest to do rozpatrzenia, a buffy są spore, 50 na HP, attack speed zwiększony z 55 do 65, co jest dużą, dużą zmianą, bo jednocześnie został obniżony koszt many jego ultimate'a ze 100 na 75. Jak już się nie będę powtarzał po raz setny w tym filmie, 25 many to jest bardzo dużo ilość autoataków, a jednocześnie przy zwiększeniu attack speeda oznacza, że dodatkowo ta ilość many została jeszcze efektywnie zmniejszona. Skalowanie błyskawicy z obrażeniem od ataku zmienione z 60 do 80%, co zmienia już nawet jego brązową postać na naprawdę efektywną. No i dochodzimy do tieru 4, czyli tak naprawdę tych mega, mega, mega istotnych postaci w każdej kompozycji, bo to są najczęściej właśnie postacie, które kierują cały team. Najczęściej. Akali, naprawiono błędy, powiem, że umiejętność Akali czasem nie zadawała obrażeń. Dziękuję Riot, bo nieraz myślałem, że oszalałem na PBE, patrzę na tą Akali, rzuca shurikenami, a tam zero damage'u. Znaczy nie, już zero się pokazywało, tylko po prostu nie było nic widać, że coś zadawała i mówię, albo jestem głupi, albo Akali po prostu nie zadaje obrażeń. Twitchat zawsze się ze mnie śmiał, że narzekam na grę, ale miałem rację! Miałem rację, więc naprawiono to i sprawia to, że Akali jest jeszcze bardziej grywalna, a jest już bardzo grywalna, więc teraz jest jeszcze bardziej grywalna. A oprócz tego kolejny bardzo duży buff, Akali nie użyje umiejętności na początku gry, jeśli nie ma, nie tylko na początku gry, jeśli nie ma nikogo w jej zasięgu. Co sprawia, że na przykład, ja często robiłem tak, jeśli dawałem na przykład Seraph Embrace, albo cokolwiek, co by jej dawało więcej niż 25 many na początku gry, nie odpalaj ultimate'a. Akali, jeśli ktoś nie wie, ma swój wskaźnik many na 25. Czyli tak naprawdę bardzo go łatwo wypełnić na początku gry i do tej pory, jak miałeś go wypełniony na początku walki, ten wskaźnik, to ona rzucała od razu ultimate'a przed swoim skokiem. Czyli w tym momencie wpadała z 0 many na backline i musiała zdobyć 25 many, żeby rzucić ultimate'a. W tym momencie, jeśli wszystko będzie działać tak, jak przewiduje, to przy full many skacze ona, używa ultimate'a od razu po wskoku na kogoś i dopiero potem zbiera many na następnego ultimate'a, co zbuffuje jej DPS o bardzo dużą ilość damage'u, z tego, że wiemy, że Akali potrafi zadawać na przykład 1300 swoim krytykiem za umiejętności. Zmieni to także jej pozycjonowanie, dlatego że jeśli miałem na przykład Akali z Seraphem, to często ustawiałem, jeśli wiedziałem oczywiście, że jest taka opcja, ustawiałem ją na squishy jakiegoś championa, który był we frontline, żeby po prostu zaczynała walkę versus ten champion i od razu odpalała swojego ulta mu w maskę. Dzięki temu już nie trzeba będzie tego robić. Brand, nerf, ze 100 na 125 many, co sprawia, że Brand potrzebuje wiele więcej many, żeby odpalić swojego ulta. Myślę, że dobra zmiana. Brand był i jest cały czas, myślę, mimo tej zmiany, bardzo ważną postacią, jeśli chodzi o zadawanie magicznych obrażeń. No, ale nie jest już tak przegięty, jak był przedtem. Parując to z nerfem do golemów, może się okazać, że niekoniecznie Brand będzie grany już prawie że u każdego. Co także efektywnie zwiększy szanse na kupowanie brandów. Cho'Gath. Duży nerf. O 100 punktów na jego HP. Ogromny nerf na Cho'Gatha. Sprawia to, że brązowy Cho'Gath już nie często odpala swojego ultimate'a tak po prostu. Bo nawet obecnie to po prostu można było wrzucić sobie Cho'Gatha na frontline'a, nawet jak był brązowy i zazwyczaj odpalał swojego ultimate'a. W tej chwili już nie. A także ogromna zmiana. Zmniejszona na jego brązowym poziomie o pół sekundy stana. Na srebrnym już tego tak się nie czuję, ale na brązowym poziomie
Jest to ogromna zmiana, więc czeka dosyć dużego, zasłużonego nerfa. Cieszę się, że nie zmieniono jego obszaru działania, bo ten obszar działania jest spoko, jest potężny, ale te inne rzeczy sprawiają, że jest on o wiele mniej grywalny, no chyba, że macie go na następnym poziomie. Draven dostał nerfa bardzo dużego, bardzo, ale to bardzo dużego, a z attack speedu 0,85 na 75. Ogólnie myślałem, że Dravenowi także może zmniejszą jego range, bo ma w tej chwili 660 jednostek zasięgu. Myślałem, że może zmniejszy się do 420, żeby nie atakował na pół mapy. No ale jest to też dostatecznie, myślę, że... A może nie dostatecznie, ale jest to jakiś tam uzasadniony nerf dla Dravena. Przewiduję, że może jeszcze dostać kolejnego nerfa. Szczególnie bym właśnie z chęcią widział na jego zasięgu. Gnar dostał nerfa na HP i na pancerzu. Jest to bardzo podobny nerf do Cho'Gatha. Już nie odpala, już prawie się, że się nie odpala w trakcie gry, jeśli jest na brązie, aż tak często przynajmniej. I trzeba zadbać o to, żeby był chroniony przynajmniej w early game, w fazie early jakiegoś kombatu. Leona, duży buff ze 150 many na 100 many. Ja nie wiem, czemu Leona w ogóle miała 150 many na sobie, żeby rzucała ulta. Trochę dziwny pomysł. Sprawia to, że jest ona o wiele bardziej grywalna, szczególnie, że na Silverze jej stan trwa 8 sekund, praktycznie wyłącza to jednostkę z walki na całą długość walki. A oprócz tego, że tylko potrzebuje 100 many w tym momencie, no to potrafi może rzucić nawet tego ulta dwa razy, co efektywnie sprawia, że twój przeciwnik traci bardzo dużo DPS-u, jeśli wybierze oczywiście dobre ataki, dobre cele. Sejuani, także zasłużony nerf, bardzo duży, a długość trwania stana zmniejszona z 3 sekund na 2 na brązie, z 4 sekund na 3,5 i została taka sama na goldzie, to nie ma znaczenia, bo kto będzie miał złotą Sejuani, ale na brązie jest to bardzo duża zmiana i zasłużona, ta sekunda będzie naprawdę odczuwalna w grze. Pomówmy teraz o tierze numer 5. Ile ten filmik trwa? 46 minut. Super. Stracę głos na jutrzejszego streama. Anivia, jej ultimate nie przestaje być na mapie po jej śmierci. Bardzo duży buff do Anivii, bo jest ona... Znaczy zawsze była grywalna. Zawsze była grywalna ta postać, ale sprawia, że teraz jest bardzo grywalna, nawet na brązie. A z racji, że umiejętność Anivii jest naprawdę game changing, jeśli chodzi o walkę. Szczególnie na buildy, które mają na przykład 4 rangerów. Oczywiście Anivia musi tam trafić, ale generalnie jest to bardzo duża zmiana. Jeśli chodzi o Miss Fortune, też są duże zmiany. Tak samo jak w przypadku Ahri, będzie ona targetowała teraz cel, który jest nie najbliższy, ale, przepraszam, nie losowy, ale ten, który ją atakuje, czyli postara się zabić tego, kto ją atakuje. Jeśli zmienia swój cel, jeśli jej cel zostanie zabity. Też duża zmiana. Oprócz tego, czasami Miss Fortune miała taki moment, że zaczęła się ruszać w trakcie kastowania swojego ultimate'a i nagle się okazywało, że strzela w pustą przestrzeń. Teraz już się to nie powinno zdarzać, ale tym samym Miss Fortune zostało zmienione jej próg many z 75 na 100, co obniża jej efektywność. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Miss Fortune dosyć ciężka do zbudowania, a więc zobaczymy, jak będzie. Yasuo! Obok Aatroxa, moja ulubiona postać, nakłada efekty teraz przy swoim huraganie i jest to bardzo duża zmiana. Sprawia, że disarmy i red buffy na Yasuo mają naprawdę duży sens. Tak samo silence. Yasuo jest także najlepszym targetem oprócz Akali na Seraph's Embrace, żeby miał 20 many po każdym swoim ultimate, co strasznie napędza jego ultimate, z racji tego, że ma tak samo jak Akali, tylko 25 punktów many w swoim mana barze. Oprócz tego został lekki buff jego stana oraz obrażenia, lekko zmieniony na tierze 2, co czasami się zdarza. Więc generalnie fajnie buff na Yasuo, uważałem, że to jest tier S, jeśli chodzi w ogóle o jednostki już przedtem, a tym bardziej teraz jeszcze zasłużenie jest w tym tierze. Jeśli chodzi o przedmioty, ogromne zmiany, część z was pewnie tego nie polubi, część z was polubi, przedmioty nie skalują się już z mocą AP. Czyli tak naprawdę 6 sorcererów nie skaluje się już teraz z przedmiotami, ale za to, czyli bye bye locket z sorcererami, ale za to, szpatułka daje teraz podwójne statystyki składnika. To jest bardzo ciekawa zmiana, dlatego że była na PBE, sprawiała, że przedmioty ze szpatułką były naprawdę grywalne, mimo tego, że już są grywalne, to sprawiało się, że szpatuła ma jeszcze o wiele większy value w pikowaniu na początku w karuzeli, w pierwszej karuzeli, z racji tego, że nie tracisz tak naprawdę slota.
załóżmy, zrobimy sobie Blade Mastera, którego nie... To jest Blade of Ruined King, czy coś takiego. A w tym momencie ten przedmiot, nie dość, że dacie Blade Mastera, to będzie się liczył jako dwa Recurve Bowy, które dają ci 40% attack speeda. A nie 20, bo jest zbudowany z jednego. Więc generalnie jest to naprawdę ogromna zmiana i sprawi, że myślę, że Patłuka będzie prawie że zawsze top tierowym pikiem z pierwszej karuzeli. Przeklęte ostrze, czyli Curse Braid, może zmniejszyć teraz poziom postaci do zera, czyli z brązu do, nie wiem, ciemniejszego brązu. Generalnie postać na poziomie 0 jest tragiczna, jest jak z papieru, nie ma HP, praktycznie sama nie zadaje HP. Ciągle może rzucić swojego ultimate'a, będzie on tak samo ważny, jakby była na brązie, ale generalnie prawie każdy może ją zabić po prostu dmuchając w nią. Oprócz tego naprawiono błąd, który sprawiał, że Curse Blade'em nie grało się na live serwerze, bo jeśli się zaatakowało zbyt często Curse Blade'em, to potrafiła postać nigdy nie ginąć, bo się resetowało jej HP. Frozen Heart efektywnie nakłada jednostki w pobliżu jego posiadacza. Co do tego niestety nie jestem pewien, bo na PBE był błąd z mrocznym sercem, że nie działał na planszy przeciwnika, działał tylko na twojej. Co niestety bardzo zabolało moją Morganę trzeciego poziomu z dwoma Frozen Heartami. Sprawiało, że większość walki praktycznie były to puste przedmioty, więc super. Mam nadzieję, że jest to naprawione, więc zobaczymy. Ten Frozen Heart jest, no, ogólnie dostał buffa do 25% obniżenia attack speeda, więc zobaczymy. Anioł Stróż. Wspomniałem wam o, na PBE, że można było tworzyć postaci czwartego poziomu z Guardian Angelem. Oczywiście to było zbyt przegięte, więc dostał innego buffa. Szybciej się rewajwuje postać, co niekoniecznie jest buffem w każdej sytuacji. Czasami wolałby, żeby się rewajwowała dłużej. Ale rewajwuje się z 1000 HP, a nie z 500 HP. Co sprawia, że tak naprawdę większość postaci, przynajmniej jeśli jest to jakiś AD Carry, wraca ze swoją full HP. Oprócz tego Anioł Stróż usuwa efekt głębokich ran. Powiem szczerze, nie wiem, co to są głębokie rany. Ale coś usuwa. Genso dostało z powrotem swoją pierwotną wersję, z racji tego, że w początkach TFT Genso dawał 4 attack speeda z każdym stackiem, teraz potem dawało 3%, teraz znowu daje 4%. Więc Genso stało się trochę bardziej grywalne, ale z racji tego, że zmieniła się troszkę meta, Genso już nie jest moim zdaniem w tier S, a bardziej w tier A. A niekoniecznie każdy będzie kupował Ginso tak jak kiedyś. Hextech. Naprawiono błąd powiedzący, że wampir z zaklęć zawsze był przyznawany. Dobra zmiana. A oprócz tego nie nakłada się w tej chwili z innych efektów, czyli na przykład Szywana, która była bardzo meta grana z Thormailem, bo wtedy leczyła także dodatkowo Hextechem z tego Thormaila. Już teraz nie działa. Oprócz tego mamy teraz buffy na jonową iskrę, czyli na Ionic Spark. Zadaje True Damage zamiast magicznych obrażeń. Bardzo duża zmiana. Jednak 200 True Damage'u z każdym ultem rzuconym przeciwnika sprawia, że Ionic Spark jest mega grywalny w early i mid game'ie, trochę mniej w late game'ie, ale naprawdę sprawia, że to grywalny przedmiot. Niestety w tej chwili jest bug, który zgłosiłem już devom, że nie można stackować Ionic Sparków, ale obawiam się, że jeśli to naprawią, to Ionic Sparki mogą zostać metą, bo stackowanie na przykład dwóch albo trzech Ionic Sparków na Imperium, czyli na przykład na Dravenie albo na Dariuszu, sprawia, że z każdym ultimatem twój przeciwnik może na przykład dostać 1200 true damage'u. Jak łatwo policzyć, zabija to większość postaci w grze. W momencie, kiedy rzucają ultimata. Więc zobaczymy, jak wprowadzą stackowanie Ionic Sparka do gry, to będzie to jedna z pierwszych rzeczy, które będę testował na streamie. Może być fajny z tego filmik. Solari zostało zbuffowane, a także zmienione, z tego, że teraz już nie daje 200 shielda, a 300 shielda i działa tylko i wyłącznie na dwie postaci z lewej, dwie postaci z prawej, a raczej heksy z lewej i z prawej, od postaci, która nosi Solari. Wiemy, że już nie możemy używać exploita z 6 sorcererami, więc nowa wersja Solari sprawia, że ten przedmiot wraca do tieru, w którym powinien być zawsze, czyli w tier F. Raczej nie będzie używany Solari w ogóle, chyba że dla asasynów, którzy zawsze się ustawiają i tak w linii, więc może to sprawić, na przykład dwa Solari dla asasynów mogą mieć jakiś sens, bo każdy z nich dostanie w tym momencie 600 hapsa, co dla asasynów może jednak
równać się dodatkowemu ultimate'owi. Więc może w Assassin'ach jest to jakiś tam grywalny przedmiot. Luden dostał buffa, z racji tego, że atakuje już w tym momencie prawidłową ilością obrażeń, a nie tak jak przedtem, i został zbuffowany ze 100 do 200, więc na early game'a bardzo mocny, na mid game'a już mniej, na late game'a prawie że nie wpływa na rozgrywkę. No chyba, że na postaci, która naprawdę spamuje swoim ultym, jak na przykład Lucian. Albo Yasuo. Albo Akali. Ale zobaczymy. Jest to magic damage, nie aż tak potężny jak Ionic Spark, ale za to można częściej go zagrywać. Morello dostało lekkiego buffa na obrażenia, z 2,5% na 3 obrażenia. Morello jest generalnie bardzo topowym przedmiotem, z racji, przynajmniej tak uważam, z racji tego, że dużo osób będzie używało Mormoga, Hextecha albo Bloodthirstera, a Morello po prostu zamyka im tą opcję, dlatego że postaci w ogóle się nie mogą leczyć, kiedy są pod wpływem efektu Morello, tak samo jak są pod wpływem Red Buffa. Bardzo ważne. Ognista armata, czyli Rapid Fire Cannon, teraz dostosowuje się do zmiany zasięgu ataku bohaterów, haha, czyli Nidalee w formie kota już nie atakuje przez 3 heksy, a będzie atakowała przez jeden dodatkowy heks, przez 4 heksy. Nidalee atakowała prawie że przez całą mapę. Teraz już nie będzie w formie kota atakowała przez całą mapę, tylko przez 2 heksy. Nie jest jakaś tam duża zmiana, ale jest to zmiana. Wygięty łuk, czyli Recurve Bow, wraca do swojej pierwotnej formy, gdzie dostaje 20% attack speed, a nie 15%. W sumie to nie wiem czemu, ale jest spoko. Sprawia, że Recurve Bow jest jeszcze bardziej potrzebny. Odkupienie, czyli Redemption, który był niegrywalnym przedmiotem, z racji tego, że odpalał się tylko i wyłącznie, jeśli postać ginęła. Teraz odpala się, kiedy postać, która ma Redemption, spadnie poniżej 25% HP. Co sprawia, że może się okazać, że postać, która ma Redemption, także zostanie heala o ten 1k, które odkupienie daje mu. Bardzo grywalna zmiana. Co prawda niestety korzysta z dwóch przedmiotów, które najczęściej potrzebujesz do innych przedmiotów, ale czasami musisz zrobić przedmiot, bo wiesz, że możesz inaczej przegrać i odkupienie już nie jest teraz niegrywalnym przedmiotem, więc jest to dosyć duża zmiana. Huragan Runana, czyli Runan's Hurricane, mega duża zmiana, z racji tego, że teraz daje dodatkowy tylko jeden pocisk i zadaje tylko 25%, ale za to nakłada efekty, czyli Red Buff, Silence, Disarm i tak dalej, wszystkie się nakładają z Runanem, a także na przykład Stun albo Demon, czy Stun od Glaciala albo Demon od wypalanie many od Demona będą się nakładać z Huraganem. Bardzo duża zmiana, sprawia, że jest to mega grywalny przedmiot ze szpatułką, a oprócz tego pamiętajcie, że szpatułka dała teraz buffa także na przedmiot, z którym jest budowana, czyli Huragan daje dodatkowo 40% Magic Resista na tej postaci, a nie tylko 20%. Uścisk Serafina, co to jest? Seraph's Embrace? Aha, okej. Okay. Naprawiono błąd powodujący, że efekt uścisku Serafina się nie kumulował. Okej, okay, no czyli git, teraz działa już tak jak powinien. To Seraph jest spoko. Szczególnie na postaci jak Akali albo Yasuo, ale to myślę, że ten błąd to był akurat w przypadku, gdy miałeś dwa serafy, więc jest to ważne na postaciach, które mają większą ilość manę, gdzie byś chciał używać dwóch serafów. Kosa Statika dostała nerfa, trafia teraz trzy dodatkowe cele, a nie całą mapę, tak jak poprzednio, bardzo duża zmiana. I aktywuje się maksymalnie raz na każdy atak, to też jest mega istotne, to było ważne przy Gunslingerach. A cały czas jest to bardzo grywalny przedmiot, szczególnie na early game'ie, ale nie jest już tak dominujący, jak był na PBE. Formail okazuje się, że nagle jest mega grywalny, zamiast odbicia 35 obrażeń fizycznych, odbija 100% obrażeń fizycznych, ale zredukowanych, czyli jeśli ktoś ma na przykład bardzo dużą ilość pancerza, to niekoniecznie jest to tak efektywne na nim, najbardziej są Formail będzie najbardziej efektywny na postaciach, które mają ogromną ilość HP i jednocześnie się leczą, a nie negują damage. Czyli idealnym kandydatem na przykład dla Formaila byłby Cho'Gath, ewentualnie Gnar z Warmogiem. Ale jak wiecie, co to właśnie... Aha, i jeszcze duża zmiana, nie są to obrażenia magiczne, a nieuchronne, czyli True Damage. Mega duża zmiana dla Formaila, sprawia, że jest to grywalny przedmiot. Szczególnie jeśli widzicie, że ludzie nie grają Morello albo Red Buffem, bo trzeba to połączyć z plemienną zbroją, czyli z Warmogiem, z racji tego, że dostał on mega buffa i leczy w tej chwili Warmog 6%, brakującego health'a, czyli im jesteś bardziej
bardziej ranny, postać jest bardziej ranna, tym więcej dostaje regeneracji. Czyli zmienia to mniej w przypadku, gdy postać jest przy prawie full healthie, ale dostaje mega buffa, jeśli postać jest prawie na wykończeniu, bo jednak jest większa regeneracja. W połączeniu z kolczastą kolczugą, mega buff do tego przedmiotu, czyli do Formaila. Ale pamiętajcie, Warmog jest kontrowany przez Red Buffa, Katarinę i Morello. Zeke dostało tą samą zmianę co do Solari, czyli tylko i wyłącznie na dwie, na cztery heksy tak naprawdę działa, lewo i prawo, ale dostała buffa do prędkości zacytego, czyli 15%, tak jak kiedyś dawało, a nie 10%. Czyli stakowanie Ziki może mieć, czy tam Zeke, może mieć sens w tej chwili. A jeśli chodzi o błędy, czy jest to coś ciekawego? Nie. Znaczy oprócz tego, że naprawiono AFK-owanie bohaterów, czyli jest dosyć duża zmiana, to tak naprawdę nic istotnego. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną w tym godzinnym filmiku na temat patcha. Do zobaczenia w następnym, który pewnie nie będzie tak długi. Pa, pa. I dajcie łapkę, co tam skomentujcie, jak macie uwagi.